Reportaż. W czwartek, 28 kwietnia, odbyła się 23. sesja Rady Miasta Żyrardowa. Posiedzenie rozpoczęło się już o godzinie 13, a zakończyło prawie o północy. Kwietniowe posiedzenie było niezwykle emocjonujące ze względu na trudną tematykę projektów uchwał. Jednym z najważniejszych tematów był projekt uchwały dotyczący programu rewitalizacji miasta Żyrardowa. Uchwała została przyjęta większością głosów. Punktem, który wywołał duże emocje, okazała się być sprawa likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Targowisko Miejskie w Żyrardowie. Wbrew poprzedzającym sesję plotkom, targowisko nie zostanie zlikwidowane, lecz sama jednostka budżetowa. Radni większością głosów zdecydowali, że od 1 września 2016 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej przejmie zadania oraz pracowników Targowiska Miejskiego. Jak podkreślał prezes PGM Mirosław Urbanowski, dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można przeznaczyć na inwestycje 50 tysięcy złotych rocznie. W programie Mój Rynek w latach 2007-2013 na terenie kraju zmodernizowano prawie 200 targowisk miejskich na łączną kwotę ponad 54 miliony euro. Te programy nie zostały jak gdyby zatrzymane. W nowym programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 też znalazły się środki na ten cel. Te środki co prawda są trochę mniejsze, bo w pierwszym przypadku one były 54 miliony 500, teraz są około 47 milionów, ale i trochę mniejsza jest jak gdyby przewidziana dotacja. W latach poprzednich była dotacja przewidziana do 75%. Na dzień dzisiejszy ta dotacja jest w granicach 67%, ale nadal jest to bardzo interesujące i uważam, że PGM, tak jak pan prezydent powiedział, będzie właściwszą jednostką do pozyskiwania tych dotacji unijnych niż zakład budżetowy, jakim było Targowisko Miejskie. Dyskusję wywołał również projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów imienia Filipa de Girarda. Finalnie radni większością głosów przyjęli projekt uchwały. Na czym dokładnie ma polegać ta inicjatywa? Inicjatywa pana prezydenta miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego jest inicjatywą popartą również członkami Komitetu Organizacyjnego Roku Obchodów Filipa de Girarda w stulecie nadania miastu Żyrardów praw miejskich, bo przypominam, taki rok właśnie w roku 2016 został przyjęty uchwałą Rady Miasta. Stypendium imieniem Filipa de Girarda to stypendium nie tylko z nazwy popierające się rokiem jubileuszowym, ale również stypendium głównie wspierające młodych twórców, artystów w dziedzinie wszelkich rozumianych sztuk twórczych czy upowszechnianiu kultury. Jest to stypendium przeznaczone dla mieszkańców miasta Żyrardowa, którzy na łamach co najmniej ponadregionalnych odnieśli pewne sukcesy w różnych dziedzinach twórczości, którą uprawiają. To stypendium, tak jak powiedziałem, dla osób, które nie przekroczyły 26 roku życia, mają być to stypendia, które będą motorem rozwojowym, które będą wspierały młodych twórców do tego, aby rozwijali swoje talenta. Najbardziej spornym punktem obrad była uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, która uniemożliwi firmie MKSA budowę spalarni odpadów niebezpiecznych w Żyrardowie. Sam prezes firmy MK w emocjonującym przemówieniu starał się przekonać radnych, aby nie przegłosowywali tej uchwały. We wrześniu 2014 roku oświadczyłem to, co powiedziałem przed chwilą. Spalarni w Żyrardowie nie będzie. 15. I co się dzieje? 15, przepraszam bardzo. Przepraszam, dziękuję bardzo za to doprecyzowanie. To są emocje, drodzy Państwo, wybaczcie mi. Bo ja stoję przed Państwem w tej chwili jak przed sędziami tak naprawdę. Jestem na ławie oskarżonych, więc to jest moja mowa obronna. Drodzy Państwo, bard piosenki Solidarnościowej, Jacek Kaszmarski, powiedział takie bardzo, bardzo mądre zdanie. Nie będę śpiewał, panowie prezydenci, aby nie dać powodów do kolejnego wyszydzania, ale ja je zacytuję. Wyrok twój każdy przyjmie twardy. Przed wolą twoją się ukorzę, lecz chroń mnie Boże od pogardy.
Panie Marku, od nienawiści chroń mnie Boże. No mam tę przyjemność, a może nieprzyjemność, mieszkać właśnie w dzielnicy, gdzie miała powstać spalarnia odpadów niebezpiecznych. Panie prezesie, rzeczywiście przekonywaliśmy się, jeżeli chodzi o zasadność budowy tej spalarni przez pana. Nie doszliśmy do wspólnego wniosku, prawda? Bo widzi pan, z jednej strony ściera się interes pana jako przedsiębiorca, a z drugiej strony jest to interes społeczeństwa naszego miasta. Dlaczego pan odstąpił od budowy tej spalarni? Nacisk społeczny, bo to tak to się nazywa niestety. Tych 6 tysięcy podpisów, czy tam około 6 tysięcy podpisów, które zostały zebrane, spowodowały to, że pan odstąpił od tego. Jeżeli chodzi o sam projekt uchwały, przedłożonej tutaj przez pana prezydenta, ja uważam, że projekt tej uchwały zabezpiecza interes społeczny przed powstaniem tej spalarni, jako że w moim przekonaniu zdefiniowane są tam zapisy, czy też definicje, które występują w ustawie o odpadach, prawda? I one są moim zdaniem, te zapisy, bardzo precyzyjne. Z drugiej strony projekt tej uchwały uważam, że zabezpiecza pana interesy, bo takie jest prawo na chwilę obecną. Dlatego kształt tych zapisów w tej ustawie jest taki, a nie inny, prawda? Uchwale, przepraszam. Taki, a nie inny, łącznie z tym paragrafem, o którym pan wspomina, 6 czy 7 bodajże, prawda, w projekcie uchwały. Czyli w moim przekonaniu interes społeczny z jednej strony jest zabezpieczony i interes pana jako przedsiębiorcy w Żyrardowie również jest zabezpieczony, bo może pan wykonywać to, co pan wykonuje. Panie prezesie, rzeczywiście spalarni w Żyrardowie nie będzie. To potwierdzam. I to tylko przypomnę, zagwarantowałem mieszkańcom Żyrardowa negatywną decyzją dotyczącą ochrony środowiska. I to jest podstawa i tutaj ja rozumiem, że to emocje, panie Krzysztofie, ale nikt tu nie dreptał nogami i nikt nie denerwował się, jeżeli pan oświadczył, że spalarni nie będzie, bo wydaną negatywną decyzją dotyczącą ochrony środowiska dla tego zadania zamknąłem na pewnym etapie administracyjnym możliwość wybudowania spalarni w Żyrardowie. Trzymając się faktów. Nie tylko w tym temacie, ale w kilku innych przystąpiliśmy do ustanowienia planu zagospodarowania przestrzennego i moim marzeniem jest, żeby Żyrardów był pokryty 100% planem zagospodarowania przestrzennego, co nie stanowi, jak podkreślił pan przewodniczący, możliwości jego zmiany na wniosek prezydenta bądź strony. Radni uznali, że proponowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabezpiecza mieszkańców Żyrardowa przed budową tego typu obiektów i przegłosowali uchwałę. W imieniu samorządu numer 9, ale również numer 3, jest nieobecna dzisiaj przewodnicząca, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za podjęcie uchwały, która jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Cała sprawa zaczęła się 1,5 roku temu chyba, jeśli dobrze pamiętam. Przeprowadzona rozprawa administracyjna, wszystkie argumenty jednej strony, drugiej strony. Kto miał ochotę, uczestniczył w tej rozprawie, kto chciał zabrać głos, mógł to zrobić. Dzisiejsza dyskusja też bardzo cenna dla mnie. Doprowadziło to wszystko do tego, że my mieszkańcy tej dzielnicy możemy dzisiaj bezpiecznie żyć i czuć się bezpieczni. Serdecznie dziękuję państwu za podjęcie tak trudnej decyzji.